Nazywam się Adam Michalczyk. To jest moje zdjęcie. Ono wbrew pozorom nie było zrobione 10 lat temu. Po prostu Instagram czyni cuda. Ja w zasadzie całe moje szczęśliwe życie zawodowe związałem z grupą Allegro od 5 lat. Ostatnio w kwietniu, dokładnie 21 kwietnia, świętowałem 5-lecie pracy w Allegro, co skłoniło mnie do tego, żeby się zastanowić nad tym okresem czasu, bo to jednak taka mocna cezura. I muszę powiedzieć, że to był naprawdę dobrze spędzony, dobrze zainwestowany czas mojego zawodowego życia. Wcześniej pracowałem w paru startupach. Byłem tam człowiekiem orkiestrą. Byłem administratorem, trochę deweloperem. Właściwie zajmowałem się wszystkim. Później, kiedy trafiłem do Allegro, trafiłem tam jako starszy programista. Później okazało się, że dosyć szybko w sumie, że nikt nie chce czytać kodu, który piszę, więc zrobili mnie menedżerem. I mniej więcej 4,5 roku jestem już menedżerem w grupie Allegro. Natomiast ostatnie 3,5 roku spędziłem twórczo, dlatego że mniej więcej ostatnie 3,5 roku zajmuję się wdrażaniem metodyk zwinnych w organizacji. I przez ten czas prowadziłem swój zespół, którego spora część jest na tej sali, co mnie strasznie cieszy, który przeszedł bardzo długą drogę przez te ponad 3 lata swojego wspólnego funkcjonowania, ale także przez te 3 lata coraz bardziej stawałem się człowiekiem, który pracuje z innymi zespołami po to, żeby pomagać im być bardziej kreatywnymi i bardziej produktywnymi, a także bardziej zadowolonymi na swojej zwinnej ścieżce. Wdrażałem też w kilku zespołach utrzymaniowych wdrażałem też Kanbana, nie tylko w firmie, nie tylko w grupie Allegro. I jakby te zwinne rzeczy tak naprawdę są taką osią mojej pracy od tych 3,5 roku. Podczas tej prezentacji chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku rzeczom. Po pierwsze tym, jak wielka zmiana już nastąpiła i następuje cały czas w naszym biznesie, w tym, czym się zajmujemy wszyscy. Żeby spojrzeć na to troszkę z wyższej perspektywy, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, w jaki sposób w ogóle my się uczymy jako ludzie i czego się możemy nauczyć z tego sposobu, w jaki się uczymy. Dalej chciałem porozmawiać o tych tytułowych buzzwordach, które mnie tak bardzo denerwują. I dlaczego one właściwie mnie denerwują i co w nich mnie denerwuje. I w jaki sposób się uczymy i te buzzwordy, patrząc z perspektywy tego, co tak naprawdę nas motywuje jako ludzi w swoim życiu zawodowym, co może być tą małą rzeczą, która zmienia nasze podejście na tyle, że stajemy się coraz bardziej produktywni i coraz szczęśliwsi w naszej pracy. To, co chciałbym, żebyście po tym wynieśli, to nie 83% wbrew pozorom, tylko chciałbym, żebyście wyszli, jeśli wyjdziecie troszkę wybici ze swojego codziennego podejścia do własnej pracy, do własnej organizacji, do własnego podejścia do funkcjonowania w sytuacjach zawodowych. Jeśli znajdziecie jakieś odrobinę inne spojrzenie, to będzie dla mnie wielka satysfakcja. Więc 83%. 83% to jest dosyć duża liczba. To jest dosyć duża liczba, bo to nie jest 30%, to nie jest 50%, to jest już tak dużo. To tak nawet wizualnie się wydaje dużo. Jeśli weźmiemy to sobie tak w takich słupkach, jak panowie z biznesu czy robią, czy panie, to jest taki wysoki słupek, który dochodzi do końca skali. Prawie że. I to 83% to jest liczba firm spytanych przez ostatni doroczny Agile Development Survey, które używają metodyk zwinnych. Oczywiście możecie powiedzieć, że badanie było robione przez firmę Version One, która jest zaangażowana jakby w ruch agile'owy, dlatego że sprzedaje software do tego. Możecie powiedzieć, że próba była niereprezentatywna, dlatego że tylko 30% respondentów było z Europy, a 70% było z Ameryki. Oczywiście macie rację.
Natomiast jeśli spojrzycie na raporty Gartnera czy Forrestera, o których się mówi na takich poważnych prezentacjach, to one mówią, że Agile to nie jest... Wtedy, kiedy mówiłem o tym 2 lata temu, to już wtedy Agile nie był niszowy, a teraz już to Agile jest mainstreamem i są tylko pewne wyspy innych metodyk, które się pojawiają, które jeszcze nie dołączyły do peletonu tych, którzy próbują robić to zwinnie. Więc tak naprawdę ta zmiana już zaszła lub zachodzi cały czas. Tytuł jednego z moich ulubionych westernów Sergio Leone, Spaghetti Westernu, doskonale oddaje to, jak wcześniej funkcjonowaliśmy. Dobry, zły i brzydki ze wszystkich perspektyw w odniesieniu do biznesu, infrastruktury i developmentu, czyli dobry development, zły biznes, brzydka infrastruktura, czy zła infrastruktura, dobry biznes i brzydki development. No w każdym razie to dobrze oddaje tą sytuację. Każda strona, każdy kryształowy pałac uważał, że ta reszta to oni są albo źli, albo brzydcy. Nie? Że albo development jest głupi, a klient jest mądry, albo klient jest mądry, tylko ten development jest głupi. Nie? Nareszcie zrozumieliśmy i prawdopodobnie te 83% niereprezentatywne, ale niech to będzie 40%, niech to będzie 30% polskiego software'u, chociażby. Jeśli spojrzymy na software house'y we Wrocławiu, o których słyszałem, to nawet w tak wielkich organizacjach jak Nokia, Siemens mamy Agile'a, IBM mamy Agile'a. Więc to nie jest niszowe, to się wydarza i chyba nie muszę już mówić o tym, jak działa Scrum, co było w Agile Manifesto napisane, dlatego że wy to wszystko już wiecie. Dodatkowo, zawsze chciałem to zrobić. Dodatkowo 54% to jest ilość tych zespołów spośród w tych firmach, które używają metod zwinnych, które używają Scruma, czyli nie dość, że generalnie idziemy w stronę bycia zwinnymi, to jeszcze istnieje jedna metodyka, która jest raczej przyjęta przez ogół industry, jako może nie obowiązująca, może nie święta, ale taka, która raczej ma tendencję do tego, żeby się sprawdzać. No i oczywiście znowu z przyjemnością usłyszałbym pytanie z sali, które powie, no tak, ale to często są takie skramy, które to tak skrambatami są bardziej, które skrama przypominają tylko z nazwy. Oczywiście, ale nadal to pokazuje, że istnieje pewien trend, który już jest aktualny i jest naszą prawdziwą rzeczywistością i to jest ta zmiana, której jesteśmy świadkami. I pamiętajmy, że jeszcze 5 lat temu te rzeczy to była jakaś totalna, ostateczna nisza. To było kilka firm w Polsce, które w ogóle wiedziały o tym, że są takie procesy. I teraz cofnę się w czasie jakieś 2 lata i w przestrzeni przesunę się o jakieś 300 metrów w sala hotelu Mercure. 2 lata temu taka konferencja doroczna nasza w grupie Allegro, która się nazywa Allegro Tech Meeting. Byłem tam mówcą i wtedy musimy pamiętać, że większa część tej organizacji była sterowana poprzez biuro projektów, przez bardzo takie PMI-owe procesy. Mieliśmy świetne procesy dokumentowania, tworzenie wykresów Ganta posunięte do absolutnej doskonałości. Niektórzy z deweloperów musieli mieć Microsoft Projecta, żeby móc faktycznie programować. I tak naprawdę to wszystko wtedy był ten moment, kiedy zaczęliśmy się orientować, że to w ogóle nie działa. I OOP, ten skrót jest oczywiście czytelny dla was wszystkich, tylko nie byłbym sobą, gdyby to nie był zupełnie inny skrót, dlatego że OOP, którego wtedy użyłem jako metafory Scruma, jako metafory metodyk zwinnych, to była odległość od piwa. Jak widzicie, jestem człowiekiem o nieco jowialnej posturze. Bardzo lubię relacje międzyludzkie, szeroko pojęte. I odległość od piwa do mnie trafia w jakiś dziwny sposób.
I moje zrozumienie z tamtego czasu tej metafory odległości od piwa to było to, że dla zespołu deweloperskiego Agile czy Scrum wtedy, mówiłem wtedy o Scrumie, zmniejsza odległość od piwa, czyli zmniejsza odległość od kolejnego sukcesu, który zespół osiąga i daje szybsze poczucie tego, że idziemy w dobrym kierunku. Ale oczywiście to było zrozumienie z tamtego czasu. To byłem ja, który znałem Scruma z jednego zespołu, z rocznych doświadczeń tak naprawdę. Z czasem przez te dwa lata zacząłem rozumieć kolejne elementy. To, że ta odległość od piwa tak samo doskonale tłumaczy to, że to jest mniejsza odległość od tego, żeby pójść na piwo z biznesem, z tymi ludźmi, z którymi wcześniej nie chcieliśmy mieć wiele do czynienia, bo cały czas próbowali nas oszukać na zakresie. Że możemy z nimi współpracować, że możemy się z nimi fajnie komunikować i tak naprawdę bez tego nie może zaistnieć taki naprawdę produktywny sposób wytwarzania oprogramowania. Kolejną rzeczą, którą zrozumiałem, która była niezamierzonym być może efektem tej prezentacji, chociaż nie sądzę, było to, że część z moich przyjaciół, deweloperów zrozumiała to dosyć, tak bym powiedział, dosłownie. I oni naprawdę w zespołach deweloperskich zaczęli ze sobą chodzić na piwo. To jest dosyć fajne, dlatego że jeśli się spotyka z innymi ludźmi, jeśli się spędza z nimi po 40 godzin tygodniowo, 52 tygodnie w roku, okej, wypadają święta, 51 tygodni w roku, to jest naprawdę dużo czasu. To jest tak naprawdę większa część naszego świadomego życia, kiedy nie śpimy. Dodatkowo musimy, znaczy nie tylko takie pozytywne, takie jakby wprost, jasno, dodatnie, pozytywne rzeczy, to nie tylko zbliża ludzi, ale to też zmniejsza naszą odległość od feedbacku, od tego, żeby biznes nam szczerze powiedział, panowie, ogarnijcie się, macie problem tutaj, macie problem tam. I to jest odległość od tego, żebyśmy my słuchali, że oni mogą mieć rację ze swojej perspektywy. Tak samo to jest nasza odległość od tego, żebyśmy my powiedzieli, panowie, nie macie, czy panie, państwo, drodzy, biznes, nie macie wizji, product ownerze, nie pokazujesz nam tego, dokąd my chcemy dojść. I okazało się, że w trakcie tego, jak ja poznawałem to swoje rzemiosło Scrum Masterskie, to coraz z zupełnie innej perspektywy byłem w stanie obserwować to, czym tak naprawdę jest to, czym ja się zajmuję. A tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby w życiu Scrum Mastera, chodzi o to, żeby ludzie byli tak samo zadowoleni, jak przychodzą do pracy, jak wtedy, kiedy wychodzą z pracy. I żeby wam pokazać, w jaki sposób ja widzę ten proces, który zaszedł we mnie, jeśli chodzi o zrozumienie tej odległości od piwa, jako zrozumienie tego rzemiosła, którym ja się zajmuję, to chciałem wam opowiedzieć o modelu Dreyfusa, właściwie modelu braci Dreyfus. I znowu ciekawą rzeczą jest to, że to jest model, o którym ja czytałem znacznie wcześniej w książce Pragmatic Programmer. Prawdopodobnie kto z was widział lub czytał Pragmatic Programmera? No, całkiem sporo ludzi. Ci, którzy jeszcze nie czytali, a są deweloperami, to zapraszam. Jest to dosyć stara książka, tylko mi się cały czas wydaje, że nawet ci, którzy ją przeczytali, to ją średnio zrozumieli, że tak naprawdę nie rozumiemy jej znaczenia, więc warto do niej wracać. Ja wtedy nie zrozumiałem modelu Dreyfusa i tego, jak bardzo można go rzutować na wiele aspektów naszego życia zawodowego. Dopiero Dan North, którego zresztą wielkie podziękowania w jego stronę, świetny mówca, którego słyszałem ostatnio na konferencji, przedstawiając swój model Dreyfus Squared, który mówi o tym, jak ludzie na różnych poziomach rozwoju zawodowego są w stanie się uczyć od siebie i współpracować. Dopiero on jakby swoimi przykładami, swoim podejściem i jakby swoim przekazem był w stanie obudzić we mnie tą wiedzę, jak to tak naprawdę ślicznie pokazuje, jakie błędy popełniamy. Więc model braci Dreyfus, taki dosyć w sumie nieskomplikowany model, oni to nie byli ludzie wzięci z ulicy, znaczy to nie byli naukowcy, którzy, nie wiem, zajmowali się kognitywistyką tak naprawdę. Oni próbowali zbudować system sztucznej inteligencji komputerowej uczący się i szukali rozwiązania problemu, w jaki sposób człowiek się uczy. Chcieli po prostu wziąć ten model, narzucić go na maszynę i spowodować, żeby maszyna uczyła się w ten sam sposób jak człowiek. No, wydaje się to dosyć proste i zrozumiałe podejście. I oni nie znaleźli żadnej odpowiedzi, więc
zbudowali swój własny model. Model ma 5 poziomów. Oczywiście znowu disclaimer jest taki, że to jest trawestacja z literatury IT trochę, dlatego że w rzeczywistości ten tak jak oni to opisali, jest troszkę bardziej złożone, ale to uogólnienie jest bardzo trafne w stosunku do naszego biznesu. I teraz model ma 5 poziomów. Na pierwszym poziomie jesteśmy nowicjuszem. Nowicjusz. Wyobraźcie sobie człowieka. Zobaczcie człowieka, który wychodzi z kursu prawa jazdy, po ostatniej lekcji teorii zdał egzamin i wsiada za kółko. Siedzi za kółkiem, po tej stronie instruktor, dobrze? Po tej stronie instruktor. To takie okrągłe z przodu. To tutaj, takie, ta, do zmiany biegów. 3 pedały. To jest trudne, bo nogi tylko 2. I jeszcze, żeby ułatwić sytuację, takie mniej więcej tonowe przedmioty, które poruszają się obok, a ten gość mówi, to teraz włącz się do ruchu. No, sytuacja jest dosyć przerażająca, ale no, na szczęście daliśmy temu człowiekowi pewien zestaw narzędzi, pewien zestaw reguł, których się nauczył na kursie teorii, pewien zestaw informacji, dzięki którym te pojazdy nie zajdą się z naszym pojazdem. No i on wykonuje proste polecenia. Sprzęgiełko, jedyneczka i jedziemy, tak? Proste instrukcje, jest w stanie wykonywać proste działania. Hello world. Czym innym jest hello world? Następnym poziomem jest zaawansowany początkujący. To jest już ktoś taki, myślę, kończący kurs prawa jazdy, gdzieś już tak mniej więcej umie dojechać z punktu A do punktu B. Trochę się denerwuje, jak instruktor mówi, no to teraz 2, no bo przecież on doskonale wie. Taki ktoś jest w stanie już nawet w towarzystwie swoich kolegów powiedzieć, a wiesz, na śliskim mnie trochę zarzuciło, taki byłem nadsterowny. Tak samo jak nubi na grupach dyskusyjnych piszą, a ta Java jest taka wolna, albo ten PHP jest taki głupi, nie? I to jest taki koleś, który mniej więcej jest w stanie wykonać, troszkę tam ogarnia trochę kontekst, jest w stanie troszkę większe zadanie zrealizować w całości bez precyzyjnych wytycznych, bo już te precyzyjne wytyczne gdzieś tam zakodował, ale nadal to nie jest ktoś, kto jest na poziomie competent, na poziomie practitioner lub competent, jak się go nazywa inaczej, czyli nie wiem, kompetentnego, co nie znaczy, że poprzedni byli niekompetentni, ale taki normalny rzemieślnik. Ja, jeśli mam mówić o swoim jeżdżeniu samochodem, ja wiem, że to może nie jest najbardziej popularne, ale ja jestem dosyć słabym kierowcą. Ja jeżdżę dopiero 12 lat i jestem na poziomie practitioner. Ja wiem, że się wsiada do samochodu, no i człowiek się po prostu przemieszcza z punktu A do punktu B. W moim przypadku to jest zwykle z Torunia do Poznania i z Poznania do Torunia z powrotem, więc tą drogę już dosyć dobrze opanowałem. Nawet mniej więcej wiem, jakie są zakręty. Ale ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, co to jest nadsterowność. Ja po prostu wiem, że tam, że jak jest mokro, to tak zarzuca, nie? Ale nie jest żadne, ja nie widzę tego w innych kontekstach, nie? Dlatego, że żeby wznieść się na kolejny poziom, potrzebujemy naprawdę się w to zaangażować. Dlatego, że to nie jest już mały krok. To jest wielki skok, dlatego, że musimy zacząć myśleć o tym, co robimy w różnych innych kontekstach niż kontekst tej domeny, którą się zajmujemy. Jeśli jesteśmy kierowcą, musimy się zastanawiać nad tym, dlaczego z punktu widzenia fizyki ten samochód na mokrej nawierzchni zachowuje się inaczej. Jak ma do tego rzeźba bieżnika? Jesteśmy wtedy takim dobrym, początkującym kierowcą rajdowym, który jest w stanie ten taki wjazd w zakręt wykonać fajny, dlatego że ogarnia, że na szutrze to tak i że przód i że koła z przodu się kręcą bardziej czy hamują, ja nie wiem, ja się na tym nie znam. Nie? I na tym poziomie zadajemy wiele pytań tak naprawdę, dlatego że zaczynamy się zastanawiać, dlaczego te zasady tego systemu są takie, jakie są, a nie są inne. A dlaczego musimy wchodzić tak bardziej ścinając zakręt, a nie jednak tak jadąc bardziej dookoła. Dlaczego używamy do rozwiązania tego problemu tego rodzaju frameworku albo tego języku programowania. Dlaczego w Scrumie mamy 15-minutowe stand-upy, a nie 10 i dlaczego mówimy o tym, co zrobiliśmy, co mamy zrobić i co nam przeszkadza, a nie na przykład o tym, co jedliśmy na obiad w zeszłym tygodniu, nie? Już nie dlatego, że panowie Schreiber i Sutherland napisali, że akurat te trzy rzeczy, czy tam powiedzieli, że te trzy rzeczy powinniśmy omawiać, tylko
Tylko, no dobrze, ale właściwie dlaczego akurat te trzy rzeczy? Co to nam przynosi? Patrząc z punktu widzenia ludzkiego, patrząc z punktu widzenia procesu, patrząc z punktu widzenia wartości, którą dostarczamy. Tu uciekł mi jeden slajd, przyznaję. I mam jeszcze poziom eksperta i teraz miałem problem, żeby wyjaśnić poziom eksperta, bo ja osobiście nie czuję się ekspertem tak naprawdę w 100% w niczym. I przyszedł mi do głowy jeden dosyć nośny ostatnio przykład. Nie wiem, czy kto z was kojarzy, kto to jest Piotr Żyła. Taki skoczek narciarski, co się głupio śmieje. Wszyscy? Okej. Okay. Znaczy głupio się śmieje. No, śmieje się w bardzo charakterystyczny sposób. Jest szalenie pozytywną osobą. I on pytany o to, jak robi skok, tak? Odpowiada, no wiecie, nie? Dupa na buty, garbik, fajeczka i się poleciało, nie? On nie mówi nam o tym, że się lekko bardziej pochylił, dlatego że wtedy prędkość najazdowa jest większa. Jego ciało wie, co ma zrobić. On dojeżdża do tego tam krawędzi skoczni, robi hyc i tam leci, nie? Planica. Taka góra, że jak ja bym tam wszedł, to od samego patrzenia prawdopodobnie bym się zrobił mokry na czole, nie? I teraz taki ekspert to jest ktoś, kto ma naprawdę tak głębokie zrozumienie, że jest w stanie z poziomu intuicji udzielić nam odpowiedzi, natomiast nie zawsze jest nam w stanie precyzyjnie powiedzieć, dlaczego tak. Dlatego, że to jest ktoś, kto wykroczył poza zasady już. Ktoś, kto przekroczył postępowanie zgodnie z zasadami. Ktoś, kto jest w stanie samemu pracować z systemem jako całością. Z systemem, czyli z tym kawałkiem wiedzy, rozumiecie? I teraz o Shuhari mówiono mi na pierwszych moich zajęciach ze Scruma. Shuhari to jest taka metafora bardzo ładna z Aikido chyba, która mówi o tym, jak się uczymy i ona się doskonale, i to jest to samo, co ja powiedziałem tak naprawdę. Bez tych trzech pierwszych te trzy pierwsze elementy stanowią Shu, czyli moment, kiedy uczymy się dokładnie zasad, które to tym Aikido rządzą. W jaki sposób wyprowadzamy taki cios, w jaki sposób, nie wiem, tam łapiemy za koszulkę pana z drugiej strony. Nie zastanawiamy się, dlaczego łapiemy pana za koszulkę tak, a nie tak, tylko robimy tak, dlatego że nasz mistrz nam każe powtórzyć to milion razy po to, żebyśmy to robili automatycznie. Na kolejnym poziomie taki adept Aikido musi się zacząć zastanawiać, dlaczego on ma to tak robić. On musi kwestionować te zasady, ale po to właśnie, żeby zobaczyć je z różnych kontekstów. Z kontekstu biologicznego, z kontekstu własnego bezpieczeństwa, z kontekstu bycia skutecznym w walce i tysiąca innych, których nie znam się, nie znając Aikido. No i jest jeszcze poziom Ri, czyli poziom mistrza, senseja. Ri to jest człowiek, który jest Aikido. To jest taki miły, zasuszony, starszy pan z Japonii, który przyjeżdża i wszyscy tak na niego patrzą, a on podbiega 14 kolesi, on tak robi i ściele się gęsto, nie? A powiedzielibyście, taki mały, mikry, i to Japończyk w dodatku, nie ryby tylko jedzą. Dobra, nie no, świetnie, świetnie, miałeś mówić o buzzwordach, opowiadasz nam historię o samochodach i o małym zasuszonym Chińczyku, ale to pilot w stronę ekranu oczywiście musi być, bo wtedy nie działa. Ale to dosyć dobrze prowadzi nas do tych buzzwordów. Tutaj zgromadziłem sobie takie buzzwordy. Zajęło mi to mniej więcej, przyznaję się, 2 minuty. Pomyślałem o tych, które pierwsze mi do głowy przychodzą. I to są klasyczne buzzwordy dla mnie, dlatego że tak jak one są duże, to mniej więcej ja tyle razy w swoim zawodowym życiu słyszę te słowa. Nie? To jest, ja jestem programistą Javy, to robimy w Javie. My robimy Scrama, nie? A my Kanbanem tu wszystko ogarniamy. My XP, jesteśmy pionierami XP. Jesteśmy świetni. Użyjmy WebSphere'a, to jest naprawdę stabilny serwer aplikacyjny. ITIL rozwiąże wasze problemy. No i potem zaczynamy tego używać, bierzemy sobie taki miły, shiny gadżet i tak naprawdę jak popatrzymy, jak każdy z nas popatrzy na swój własny proces, to używamy tych narzędzi i zwykle jest tak, że gdzieś się zatrzymujemy na pewnym etapie. I dla mnie tym etapem jest właśnie ten etap Shu. Ten etap, kiedy jesteśmy mniej więcej kompetentni
jeździmy tak jak ja, z punktu A do punktu B, tak naprawdę nie rozumiejąc tego, jak działa cały system. W momencie, kiedy coś idzie źle, w momencie, kiedy wpadliśmy na drzewo z naszym skramem, albo nasz kanban poleciał w kosmos, albo nasza Java się sypie, to mówimy, nie, to Java jest winna. Weźmy Clojure. Nie, to Scrum jest, nie, Scrum jest przeżytkiem. Teraz wszyscy już są hyperlean. Teraz kanban w inżynierii oprogramowania zaczyna rządzić. Takie nowe, shiny gadżety. Albo może weźmy duży framework do skalowania Agile'a. Przecież przychodzą panowie, tacy ubrani. Ja, oni teraz już nie są tak ubrani w takie garnitury, tylko tak są luźniej, tak bardziej jak ja, nadal troszkę bardziej elegancko od nas, dlatego że no, wtedy są bardziej wiarygodni. I oni nam spróbują sprzedać, nie wiem, Safe, taki fajny model skalowania Agile'a, 27 ról. Wyobrażacie sobie 27 ról w agile'owym środowisku? Bomba, architekci, fajnie, taki slajd. No i to są buzzwordy, bo używamy ich jak małpa, która dostała brzytwę, bierzemy i ci nasi fałszywi przyjaciele dają nam takie fajne, słodkie poczucie, że jesteśmy trendy i że robimy to we właściwy sposób i że po prostu to narzędzie jest niedoskonałe. A my po prostu zatrzymaliśmy się na etapie szu, jednego razu wsiedliśmy do samochodu bardzo niewypoczęci i wylądowaliśmy w zadzie innego samochodu. Okej, okay. Poleciałem, ale tak, jadę dalej. I żeby wam pokazać, o co mi naprawdę chodzi, opowiem wam o trzech przykładach z mojego życia, z życia mojego zespołu. Pierwszą rzeczą będzie TDD, drugą będzie pair programming, a trzecią będzie ocena wewnątrz zespołu, dawanie sobie feedbacku w formie lentilek. Kto was słyszał o metodzie lentilkowej? No, całkiem sporo. Zaraz do tego dojdę. Zaczęliśmy wdrażać TDD, ludzie to skracał i przez jakiś rok mówiliśmy wszystkim, robimy TDD, nie? Nasze testy mają pokrycie mierzone, oczywiście najważniejsze zmierzenie pokrycia. Pamiętajcie, TDD to jest pokrycie i mamy 70% i rośnie. Naprawdę i wszyscy naprawdę wierzyliśmy, że robimy TDD. No i dopiero po roku okazało się, że to nasze TDD wygląda tak, że nasz soft się sypie, a nasze pokrycie jest zupełnie fałszywą miarą. I wtedy trochę stanęliśmy w takim miejscu, że mieliśmy, nie wiem, 3 niespalone sprinty, dlatego że musieliśmy naprawiać swoje własne fuckersy. No i zaczęliśmy się zastanawiać, o co chodzi. Potem przyjechał wujek Bob do nas, do firmy. To bardzo szczególny moment w rozwoju mojego zespołu, bo wyjechał wujek Bob i nagle ci goście zrozumieli, że nie chodzi o coverage i zaczęli pisać kod naprawdę TDD, bo wcześniej wiadomo, ja ci napiszę testy, a ty mi napisz implementację. A teraz zaczęli faktycznie przed każdym kolejnym krokiem pisać testy. I to, że to się udało, mam jedną rzecz, która mi mówi, że to się dokładnie udało. Mamy takiego jednego programistę, bardzo wyjątkowego człowieka. Natomiast on, jako że całe życie pisał w PHP-ie, takie proste sklepy internetowe, znaczy proste, bardzo fajne rzeczy, ale takie raczej, że sam, taki samotny wojownik. Część osób się śmieje. On pewnego dnia został postawiony przez zespół pod ścianą, centralnie. Wyobraźcie sobie, retro. Jeden koleś ostrzeliwany przez cały zespół, centralnie, stary. Straciliśmy przez to 4 godziny naszego sprintu. Prawie nie dowieźliśmy, 3 osoby musiały zostać po godzinach, żeby to kończyć, dlatego że ty źle napisałeś kod, przy refaktoringu nie poprawiłeś go zgodnie z TDD, nie było testów, nie widzieliśmy, że się sypie i straciliśmy przez to kawałek naszego życia. Co masz na swoje usprawiedliwienie? I ten bitny gość wtedy powiedział takie oto słowa. Chłopaki, przepraszam, teraz rozumiem, faktycznie wiem, dlaczego piszemy te testy. I to jest ten moment, kiedy przekraczamy pewną granicę i zaczynamy rozumieć, jakie osobiste korzyści przynosi nam robienie czegoś. Dokładnie tak samo z pair programmingiem. 3 miesiące męczarni, bo nie chcieliśmy przeczytać książki, bo uznaliśmy, że pair programming, wszyscy wiemy, o co chodzi. Trochę jest lipa z tym takim, żeby się zamieniać i we dwóch jeden drive'uje, to my to tak trochę zmodyfikujemy, nie? I tam jeden będzie pisał testy, a drugi będzie pisał implementację. 3 miesiące stracone po prostu.
totalnie. Okazało się, że wtedy naprawdę zrozumieliśmy, że pair programming jest kompletnie do... No, tylko potem się zastanowiliśmy i wzięliśmy sobie kawałek książki, wszyscy przeczytali kawałek książki i tak spróbowaliśmy przez, tak chłopaki, tak może przez 2 tygodnie byśmy spróbowali robić taki pair programming z książki. I po 2 tygodniach okazało się, że pair programming działa, wiecie? Nagle zrozumieliśmy, że zanim zaczniemy łamać zasady, to może warto by było się ich nauczyć, żeby móc je w ogóle zrozumieć i móc zobaczyć korzyści, które z nich płyną, po to, żeby naprawdę wyciągnąć te korzyści, które tam są dla nas. Dlatego mówię, że to są, że ci nasi przyjaciele, te wszystkie gadżety, które sobie bierzemy, oni są oszustami, bo oni nie przynoszą nam rozwiązań naszych problemów. My sami musimy przynieść rozwiązania naszych problemów. To są tylko narzędzia i przestańmy wierzyć, że to one załatwiają sprawę za nas. Buzzword to jest taka rzecz, którą mówimy innym, żeby go przekonać, że jesteśmy fajni. Jesteśmy deweloperami Javy, robimy TDD, używamy Scruma, robimy pair programming, name it. A tak naprawdę chcemy robić lepiej. Chcemy, żeby to naprawdę przypominało, żeby to naprawdę przynosiło nam korzyść. Jeszcze wrócę do lentilek. Lentilki, bardzo fajna technika. Każdy członek zespołu dostaje, jeśli jest 9 członków zespołu, no możecie to zrobić jak chcecie, macie 9 członków zespołu, każdy dostaje po 10 lentilek, 10 ziaren kawy. Robicie kubeczki, stawiacie kubeczki, nazywacie je imionami. Każdy członek zespołu u nas tajnie wrzuca innym po lentilce. Nie? Potem ile lentilek chce, tak jak ocenia jego pracę w ostatnich na przykład 2 tygodniach. Nie? No i to daje nam taki materiał porównawczy, możemy sobie też trendy śledzić, też fajne, no to KPI, nie? Tylko że okazało się, że jak stosowaliśmy to tak 2 miesiące, to zespół powiedział na retrospekcji swojemu Scrum Masterowi i menedżerowi, który to zlecał, czyli mi, że to jest, bo to im nic nie daje. No bo co, że Stefan dostał 4, jak nie wie czemu? No to albo ludzie się na niego uwzięli, bo nie postawił browara ostatnio, a nasza product ownerka, która jest śliczna i dostała 14, może dostała za urok osobisty. Kto wie? I okazało się, że zespół wtedy dostał bardzo prosty przekaz. Panowie, załatwcie to jakoś. Zróbcie to tak, żeby to przynosiło wam jakąś konkretną korzyść. I oni dołożyli do tego jedną prostą rzecz. Pudełko, do którego wrzuca się notatkę, która mówi, dlaczego wrzuciłem coś, co nie jest po prostu tak, jedną lentilką, która mówi tak, jest OK. Nie? I później retrospekcja wyglądała po prostu genialnie. Dlatego, że ludzie zaczęli rozmawiać, ktoś wrzucił, uważam, że jesteś mało zaangażowany w pracę w zespole, uważam, że się nie odzywasz, myślę, że jesteś świetnym gościem, ale powinieneś wkładać więcej wkładów, to i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę kreatywna rzecz. Więc to... Okej, przeleciałem do przodu. Więc biorąc jakiekolwiek narzędzie, naprawdę nie zachowujmy się jak ta małpa i decydujmy świadomie tego, decydujmy świadomie o tym, kogo zapraszamy do naszego domu. Tak naprawdę. Dlatego, że zapraszając jakikolwiek nowy buzzword do naszego życia zawodowego, zapraszamy do swojego życia zawodowego, do swoich 40 godzin w tygodniu, kogoś, kogo nie znamy. I mówimy to teraz, to rozwiąże nasze problemy. Ale to wszystko też nie dzieje się bez powodu. My nie jesteśmy po prostu głupi, nie? To wynika z bardzo prostej rzeczy. Nasz system, w którym działa IT, jest oparty na tym screenie. To jest główne źródło wiedzy w organizacjach IT. Wyobraźcie to sobie. Jak ja zaczynałem swoją karierę zawodową, a polskie IT jest naprawdę młode. Polskie IT jest naprawdę ostatecznie młode. Jeśli pojedziecie do Szwajcarii, zobaczycie tam menedżerów IT, no to ja byłem młody tam, nie? I to mnie zaskoczyło. Ale w Polsce wszyscy nowi programiści, przynajmniej w organizacjach, które ja znam, jak przychodzą do pracy, no to tak, nie? Przyszedłeś po studiach, robisz jeden projekt na zespołówce, najczęściej sam, nie?
No ewentualnie z trzema kolegami, z których jeden generalnie wyglądał, a drugi był, a ty trzeci robił, a ty byłeś tym, który czasami pomagał projektować, nie? Lub w dowolnie innej konfiguracji, nie? Nie mam żadnego doświadczenia, nie? Znamy jakieś narzędzia, no i mamy oczywiście wielką wyrocznię, bo dzisiaj już nie ma wielkich pytań filozoficznych. Dzisiaj jedynym prawdziwym pytaniem filozoficznym jest to, czy coś, czego nie ma w wynikach Google'a, to czy to w ogóle istnieje tak naprawdę, nie? I teraz sadzamy tego biednego dewelopera przed kompem i mówimy, no, masz wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Masz komputer, Google'a, jedziesz, dostarczaj wartość, synu. Bierzemy Scrum Mastera, wysyłamy go na dwudniowe szkolenie. Proszę, synu, paś owce moje. Bierzemy menadżera, no, pewnie najbardziej rozgarniętego dewelopera. Mówimy, to są twoi ludzie, teraz z nimi pracuj. Dewelopuj ich. I kiedy się zastanawialiśmy z przyjaciółmi Scrum Masterami, to na temat tego, jaka jest natura naszej pracy, w jaki sposób oceniać w ogóle dojrzałość zespołu skramowego, bo to jest ważne, żeby móc przyjść z pomocą na przykład lub z inwazją na przykład, ale generalnie z pomocą, to doszliśmy do tego, że tak naprawdę pytamy o rolę Scrum Mastera i o to, jaki powinien być Scrum Master i w jaki sposób pomóc Scrum Masterowi. I co dosyć ciekawe, okazuje się, że jak zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak oceniać deweloperów i jak ich rozwój zawodowy powinien przebiegać, to doszliśmy nawet do takiego samego wniosku, jak wtedy, kiedy rozmawialiśmy o menedżerach z menedżerami. Czego my oczekujemy, czego my potrzebujemy tak naprawdę, żeby się rozwijać. I okazało się, że potrzebujemy może takiej osoby, która jest osobiście zaangażowana w nasz rozwój, która może ma jakieś takie większe trochę doświadczenie niż my, która czasami doświadczenie zawodowe, czasami zna trochę lepiej technologię, której programujemy, a czasami po prostu jest kimś, kto ma większe doświadczenie w funkcjonowaniu w firmie czy w życiu zawodowym. Jeszcze dodatkowo musiałby to być ktoś, komu możemy zaufać, naprawdę komu możemy zaufać, dlatego że żeby ta wymiana, to uczenie mogło nastąpić, to potrzebujemy kogoś, z kim możemy otwarcie porozmawiać. Bez tego haczyk i kółko się nie zejdą, dlatego że nie będą nigdy tak blisko. Nie potrzebujemy coacha agile'owego. Nie potrzebujemy miękkiego gościa, który przychodzi i mówi, a jak wy myślicie, jak wy byście to zrobili lepiej? My w swoim rozwoju zawodowym potrzebujemy mentora, potrzebujemy kogoś, kto czasami nam sprzeda takiego soczystego kopniaka w tyłek, czasami powie nam, że robimy to źle, sprawdzi naszą pracę, co często zaniedbujemy w naszych organizacjach. Potem powstają takie świetne kawałki totalnie nieczytelnego i beznadziejnego kodu, nie? I kto wam to zrobił? Potrzebujemy mieć kogoś, od kogo możemy się uczyć. Dlatego, że proces uczenia jest naprawdę trudny i czasami sami nie widzimy tego, że musimy się cofnąć dwa kroki i się zastanowić, dlatego że to nie proces jest zły, nie narzędzie jest złe, tylko my go nie rozumiemy. Jeśli spojrzymy na to jeszcze z perspektywy tego, co mówi Dan Pink na temat motywacji, czyli na temat tego, co może nas w tym kontekście, co może nas napędzać do tego, żeby się uczyć, żeby być lepszymi. On pokazuje trzy rzeczy, że nie kasa nas motywuje, nie? Bo jakby zarobki w naszej branży są już tak rozbuchane, że tak naprawdę no, większość ludzi na tej sali myślę, naprawdę ma z czego żyć, nie? I to jakby jest wzięte ze stołu. To jest kwestia, czy szynka z, nie wiem, z Biedronki, czy szynka może z Piotra i Pawła, bez oczywiście reklam tutaj lokalnego biznesu. Te rzeczy, których my szukamy, to jest to, żeby autonomy, mastery i purpose, czyli bycie odpowiedzialnym za coś, poczucie zaangażowania w coś, za co my jesteśmy osobiście odpowiedzialni, doskonałość zawodowa, czyli poczucie tego, że się rozwijamy i że naprawdę ludzie na nas patrzą, nas słuchają i są w stanie coś od nas dostać, ale też, że my mamy wewnętrzne poczucie, że nie stoimy w miejscu i nie jesteśmy sfrustrowani po prostu tym, że siedzimy tu 15 rok i poprawiamy błędy innych ludzi, ale też potrzebujemy celu.
To jest coś, co może nam dać zespół skramowy świetny. To jest coś, co może nam dać zaangażowanie w klienta w systemie, w dziale, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów typu infra czy coś takiego. Te trzy rzeczy, jeśli jeszcze dodatkowo narzucimy to na to, że, bo tam to jest takie bardzo osobiste, takie bardzo skoncentrowane do jednego człowieka, ale jeśli spojrzymy na to z poziomu takiej tego, że motywuje nas społecznie użyteczny wkład, który możemy dać, czy użyteczny wkład w społeczność, w której żyjemy, nie? Dać coś ludziom, to przypomina mi się coś, co ja usłyszałem od jednego z moich mentorów w tej firmie, który zresztą siedzi na tej sali jakieś dobre 4,5 roku temu. I ten gość powiedział mi wtedy w takiej bardzo miłej, powiedziałbym luźnej sytuacji, powiedział mi, bo wiesz, bo my to dla tych ludzi robimy. I tak naprawdę to poczucie zaangażowania w coś, co ma sens, to jest ten driver, który powinien pchać nas do rozwijania się. Więc jeśli przyjdzie do was następnym razem, bo myślę, że to jest ten moment, kiedy do naszych firm zapukają konsultanci ubrani w niebieskie koszule, tak jak ja, prosto z Redmond 5 lat temu, i zaczną wam mówić, mamy dla was nowe frameworki, czy mamy dla was nowe gadżety, które pozwolą wam rozwiązać problemy w waszych organizacjach i skalować Scrama, i wasza organizacja nagle stanie się agile, tylko weźcie nasz nowy system do zarządzania projektami zwinnie. To potraktujcie go z należytą uważnością, spytajcie, o co mu chodzi, ale zastanówcie się, czy naprawdę chcecie ten system, który on opracował, rzutować na własną organizację i dojść do takiego zrozumienia, które pozwoli wam tak bardzo skomplikowany i złożony system w tak dużym organizmie stosować? Czy po prostu powinniście się bardziej, czy po prostu powinniśmy się w naszych organizacjach bardziej nastawić na zmianę i na to, żeby się uczyć na wszystkich poziomach, na poziomie osobistym, na poziomie zespołu i na poziomie naprawdę dużych organizacji, po to, żeby to zaczęło działać. I teraz na takim osobistym poziomie, żeby to podsumować wszystko, zamknąć jakoś, znalazłem ostatnio, od jednego przyjaciela dostałem stronę, która bardzo mnie zainspirowała. Strona się nazywa goodfuckingdesignadvice.com. Tak, jestem świadom. Chciałem, żeby na końcu pojawiło się jakieś takie ciężkie słowo, ale mimo tego przekazu, to to, co tam można znaleźć, być może jest to mała reklama, ale dla mnie to jest wielka inspiracja, to są takie proste rzeczy. Wyskoczcie ze strefy komfortu. Wiedzcie, kiedy trzeba się postawić. Zadawajcie pytania, zastanawiajcie się, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Bądźcie zuchwali i próbujcie nowych rozwiązań. Nie zakładajcie, że w waszej organizacji się nie da, bo Stefan powiedział mi kiedyś, że się nie da. Da się, a jak się nie da, to nie trzeba się frustrować. Zawsze można zmienić wiele w swoim życiu, tak? Bądźcie zaangażowani w to, co robicie. Jeśli coś was naprawdę, coś daje wam entuzjazm, coś wam daje po prostu fajne poczucie, że robicie coś sensownego, to posiedźcie całą noc, poświęćcie się temu na jakiś czas. I keep fucking learning. Nie przestawajcie się uczyć. Nikt inny niż my nie zmienia organizacji. Ale my musimy się nauczyć sami zmieniać i sami uczyć po to, żeby móc na każdym poziomie tworzyć nasze organizacje lepiej, bardziej użytecznie. Dla pieniędzy tej organizacji to wszystko jest dla kasy, tak naprawdę, ale jeśli z naszego osobistego, te organizacje działają dla kasy, ale z naszego osobistego punktu widzenia możemy robić, powinniśmy robić coś, co ma sens i coś, co powoduje, że wychodząc po 8 godzinach z pracy w autobusie, na rowerze, na motocyklu, na skuterze, tak jak ja, wiem, że to śmiesznie wygląda, na skuterze w kasku, czy w samochodzie, jesteście co najmniej tak samo zadowoleni, jak wtedy, kiedy przychodzicie do pracy. Naprawdę się da. Dzięki.
3 minuty na pytania. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. A czy możesz podać cennik tego frameworku DASie? Znaczy, on nie ma ustalonej ceny tak naprawdę. Przyjeżdżamy i generalnie nasz, no, najpierw musimy zrobić takiego poca małego. Przyjeżdżamy, no robimy takie, no musimy zobaczyć, jak wasza organizacja działa. No to będą 2 dni konsultingowe po $1000 za dzień, no bo musimy się cenić. No potem to w zależności od programu, który wybierzecie, no to są szkolenia, no każdy zespół po 2 dni. No duża organizacja, no tak myślę, że w $70,000 się zamkniemy, ale później no zobaczymy, no bo to jest, wiecie, duży framework, więc no myślę, że jakiś konsulting no na pewno nie będzie wam szło, no bo to tak niełatwo, wiecie, no bo wasza organizacja jednak wygląda na skostniałą, więc no sprawa jest rozwojowa, no 10% macie od tego, nie? To pytanie od zespołu, jest godzina 16:11. Jak w tej chwili wygląda odległość od piwa? Znaczy, powiem wam szczerze, że moja odległość się znacząco zmniejsza, bo przez 2 dni świetnej konferencji naprawdę dosyć sporo musiałem, znaczy czuję, że to było strasznie fajne doświadczenie dla mnie, ale gdzieś tam tak, Achmed, tak, tak. Odległość zbiega do zera. Czy słyszał pan o jakichś badaniach mówiących o tym, że da się? Jeśli o to chodzi, to tutaj raport Forrestera nic o tym nie mówi, ale są badania przeprowadzone przez naszą firmę. I one mówią, że w 60% da się. W 40% nie, ale to zwykle dlatego, że no, nasz framework jest źle wdrażany. Czy to odpowiada na pana pytanie? Skoro da się, to może pomożecie? Nie, nie, to jest zupełnie inny framework. Dzięki serdeczne. Nie, to było dla was.